Hej moi drodzy, ja jestem Norek, witam Ciebie bardzo serdecznie, wybaczcie za mój głos, ale nagrywam to w nocy od razu po panelu, a niestety nie mieszkam sam, więc muszę mówić ciszej. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w podsumowaniu panelu, który dzisiaj oglądaliśmy na live. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, co dostaliśmy, czyli całkiem kilka fajnych informacji, a mianowicie taki mały trailer, coś takiego. Widzimy tam Marlona, widzimy tam naszą szkołę oraz widzimy tryb zabijania szwendaczy, także wydaje mi się, że warto. Serio, wybaczcie za mój głos, ale jeżeli Wam się spodoba, 700 lajków, naprawdę będę mega wdzięczny, a moi drodzy, komentarz, trailer dostanie duże serduszko, subiektycznie widziany, nie bójcie się naprawdę, a teraz zaczynamy. Mówię jak debil, wiem, ale wybaczcie mi to, przysięgam, nie będzie tak już nigdy, ale chcę być pierwszy. Pokażę Wam to, co warto, naprawdę zaczyna się fenomenalnie, w ogóle mam to na media playerze, ale zaczyna się naprawdę fenomenalnie. Widzimy tutaj Clementine z nożem, to jest coś niezwykłego, patrzcie tutaj, widzimy klęcie naszą z nożem, a zaraz zobaczycie, to będzie szok. Patrzcie tutaj na mechanizm zabijania szwendaczy. Patrzcie, tam jest AJ, naprawdę jest już duży. Czekajcie, patrzcie na niego, on jest już, ile ma lat, 7, 8? Coś takiego, to jest ten nóż, o którym myśleliśmy na odcinku. Ale patrzcie tutaj, jak model zabijania szwendaczy. To jest genialne. Y albo B, to jest genialne, możemy go albo kopnąć, albo od razu w głowę. To jest genialne. Patrzcie, jak B wygląda, tak jak nas uczyła Jane. Serio, cudownie, że wprowadzi coś takiego. A to jest Murlock. Postać, z której będę się śmiał całe życie. Postać, której nie znoszę. A to jest Tin. O cholera jasna, patrzcie. Widzieliście go? To jest Tin. Patrzcie, jak wygląda. Ze swoją szramą na głowie. Ale wygląda też świetnie. Model postaci jest świetny. A Murlock, no, wygląda trochę lepiej niż na screenach. Ale i tak wydaje mi się, że to będzie jedną z gorszych postaci. Po prostu mam tak rzucenie po wyglądzie, ale już teraz jestem pewien, że on będzie, z nim będzie coś nie halo. Tam dalej, patrzcie, idzie Violet i Louis. To jest Violet tutaj, a tam będzie Louis. Wybaczcie jeszcze raz za format materiału, ale muszę to nagrać dzisiaj. Serio, Tin wygląda świetnie. Ale Murlock, nasz Murlock, ale wygląda trochę inaczej. Tutaj macie już zdjęcie, jak wyglądał w modelu. Wygląda trochę inaczej, to był trochę na lepszy. No ale ideałem nie będzie. No ideałem, nawet wiecie, nie chodzi o to, że jest brzydki czy coś. Po prostu ma taką aparycję, takiego BDS-a, takiego nieudolnego BDS-a z kitką z tyłu głowy. Kitki się miało w podstawówce, przyjacielu. Wtedy się miało kitki. A Clementine. Nie powiedziałem wam o Clementine. Clementine wygląda świetnie. Serio, w tej części modele postaci wyglądają najlepiej na świecie, a Clementine wygląda cudmiot. Bez jaj. Clementine wygląda po prostu cudmiot. I patrzcie dalej, chyba będzie jeszcze jedna fajna scenka. Nieważne co oni mówią, oni tam mówili w szczególności o tym, że decyzje będą miały duże znaczenie. Być może to fakt, ponieważ moi drodzy, to jest ostatni sezon. Czyli nie muszą się martwić, że potem na przykład zrobią 15 dróg, 15 możliwych zakończeń. To potem nie muszą się martwić tym, że będą musieli rozwijać w kolejnej części. Więc to luz. Wydaje mi się, że akurat decyzje będą tutaj mocno rozwinięte. No po prostu są bez konsekwencji. Równie dobrze mogą uśmiercić bohaterkę, jej nie zabijać, może mieć piątkę dzieci, może być kochanką Lee Everetta, Lee Everett może przeżyć, tak, znaczy nie przeżyje, to był żarcik, uwaga tutaj. A i tak wiecie, będzie 20 zakończeń, to nie będzie 20 początków w kolejnym sezonie, bo po prostu będzie to koniec. Więc mogą poeksperymentować na pewno, a to jest Melissa. Ona tak świetnie, jeszcze przyjrzę sobie troszkę, tak świetnie podkłada głos Clementine, to jest szok. Serio, to jest kobieta cud. To jest kobieta cud. Od pierwszego sezonu to jest po prostu kobieta cud. 30-latka, nawet 40-latka, około szczelam teraz jej wiek, podkłada głos na początku dla 6-letniej dziewczynki, a teraz dla tak starej dziewczynki, która ma około 18 lat już, czyli w moim wieku. To ona opowiada o tym, jak nagrywa, nic tutaj takiego nie ma. I dalej ostatni fragment, w sensie, patrzcie na AJ-a. Patrzcie w ogóle na tą scenkę, ale patrzcie na AJ, jak to wygląda świetnie. Przychodzi taki AJ nagle. To wygląda świetnie, że wiecie, w blasku słońca się przytulają. Czyli możemy spekulować, że zostali rozdzieleni. Bo nie widzieliśmy AJ-a i się przytulali w szkole, czyli musieli się nie widzieć sporo. Więc taka spekulacja mała wlatuje od nas od razu. Świetnie to wygląda, moi drodzy. Serio, wybaczcie za głos. Przepraszam jeszcze raz, ale świetnie to wygląda. Jeszcze tutaj będzie model dialogowy, że będą im ufali, albo w sensie możemy kazać nie ufać. A to jest szkoła oczywiście, to jest szkoła. Cała klasa dzieje w szkole. No na przykład tutaj widzicie, co nie? Że jest bezpiecznie, for now, coś tam dalej i I don't trust them yet. Czyli mamy tutaj potwierdzenie, że zostali znalezieni, prawdopodobnie rozdzieleni. Tak mi się wydaje. Albo na przykład walczyli razem, a AJ uciekł i go przygarnęli. No coś takiego wydaje mi się, że może być. To wygląda idealnie.
Bez jaj, ten taki teaser, czekać na niego półtorej godziny na live, to był ten nie, niech nie żałuję, bo było świetnie. Ale moi drodzy, serio, warto było czekać. Widzimy Marlona i Tina. Patrzcie, widzimy tutaj Marlona i Tina. Tin w ogóle też tak kozacko wygląda, ten Tin. Masakra, czekam na to. Nie wiem, czy jutro też będzie. Jak będzie jutro, czyli w sensie dzisiaj, to postreamujemy oczywiście. A teraz, moi drodzy, muszę kończyć. Chcę być po prostu pierwszy, chcę was nagrać jak najszybciej z pierwszej ręki. Także pamiętajcie, 700 lajków, będę mega wdzięczny. A moi drodzy, subik też cholernie mile widziany. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się jak najszybciej, prawdopodobnie na live dzisiaj. A teraz, do zobaczenia. Miłego ciągu, przepraszam jeszcze raz. Na razie.